Siemaneczko ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w 77. odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Dziś o trzeciej płycie zespołu, którego poznałem na Gear City of Power w 2017 roku i którego po paru miesiącach zobaczyłem również na Ukrainie. Zapraszam do Sunrise i ich Absolute Clarity. Po premierze epki Hope and Pray w 2011 roku i jej limitowanej edycji na CD, zespół skupił się na koncertowaniu. W 2014 postanowił rozpocząć pracę nad kolejnym albumem, a jego ufundowanie wsparł kampanią crowdfundingową. Zmienił się także skład do Konstantina Naumenko na wokalu, Ruslana Wakuliuka na basie i Siergieja Matuszczenki na gitarze. Dołączył w 2014 roku Edward Sarkis za bębnami oraz Marat Adiyev na klawiszach, a backing wokale nagrała Daria Naumenko. Płytkę wydał zespół swoim nakładem w styczniu 2016 roku i otwiera je pędzące Tower of Fear, jeden z moich ulubieńców albumu. Cała płytka to power metal w najczystszej postaci, a do faworytów zaliczę na pewno singlowe Live in Peace, pędzące What You Have Done, i piękną balladę The Angel. Warto dać też szansę Star Ocean, nieco spokojniejszemu Prayer For You, Reality of Dreams z pędzącym refrenem, oraz When Here Comes the Night, które wręcz zachęca do śpiewania melodii na koncertach. Na krążku znalazło się też miejsce na odświeżoną wersję Hope and Pray, oraz Thunder and the Distance, które album zamyka. Płytka doczekała się również wydania przez japońskie Spiritual Beast w kwietniu 2016 roku. I tam dostaliśmy dwa bonus tracki. Balladkę Not Your Friend i chillowe Give Me a Sign. Fajne dopełnienie albumu. Absolute Clarity to może nie odkrywczy, ale bardzo konkretny album wart polecenia. Po spotkaniu z zespołem z Gierzu zobaczyłem ich ponownie, będąc z Lux Perpetua na Ukrainie na koncertach w Winnicy i Tarnopolu. Piękne czasy. Album zostawiam z 4 na 5, a was zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem, tak więc nara.